Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. A więc tak, na początek mała synchronizacja, dół, góra, dół, góra, dół, góra. I co dzisiaj będziemy robić? A dzisiaj nie wiem, co będziemy robić. A co? Będziemy no przechodzić grę, no proste. Oczywiście jak zawsze będziemy zaczynać od przechodzenia Hub World'a. Uwolniliśmy Dave'a. Nie zapomniałem, że tu jest. Nie wiem, czy będziemy się dzisiaj wracać do poprzedniej planszy, poprzedniego Hub World'a. Coś w ten deseń. Coś w tym stylu, ale nie do końca wiadomo, o co chodzi. Tak mniej więcej jest na moich filmach. Coś niby jest, ale tak nie do końca się wie. Co właściwie? Cały ja. Ogólnie tutaj miał być pokoik, w którym miał być bodajże życie dodatkowe, coś w tym stylu, ale został usunięty z jakiegoś powodu. Nie wiem czemu, ale no, z jakiegoś powodu na pewno został. I zablokowany portal, jedyny sposób, żeby go blokować, jest minigierka. Jej. Hey, Spyro! Zoe told me that if we hit that doodad up there, the portal will open. Why don't you try spitting this rock at it? Spoko, stary. Tylko tak, jak trochę dziwny ten kamień. Myk. No mistrz, kurde. I'll see you in there later. Spoko. Zaraz będzie bodajże kasinka. Co pamiętam. I myk. Nie ma kasynki? Mech. Czy ona nie, przypadkiem nie była po przejściu poziomu, czy coś w tym stylu? Jakiegoś? Nie wiem. No chyba tak. Jeny, stary. Do it! Dobra. Na wyrównanie powinno być. W tej grze uratowaliśmy Trixie. W tej grze powinno być jakiś trik na super prędkość. Bo na podwójną prędkość. Dobra, tu z tym nic jeszcze nie zrobimy. Because why not? Oui. Nie! Dobra. Ja nie mogę. Jestem aż takim. Nie wiem kim. Mam dzisiaj jakieś rozkojarzenie. Jestem strasznie dzisiaj rozkojarzony. To jest złe. Ale przynajmniej może to do akcji typu o co chodzi wyprowadzić. W ogóle byłem roztargniony przez te dwa dni, dlatego na przykład w reszcie klanku poniedziałkowym nie wspomniałem praktycznie nic o fabule. Co za to przepraszam. No niestety tak wyszło. Wyszło jak wyszło. Wyszło jak zawsze. Dobra. Pyk. Klejnociki zbieram. Klejnociki do kontroli. O Boże. O Boże, klejnociki do kontroli. Nie. Nie, 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 jeszcze raz nie. To już poszło za daleko. Ja rozumiem zboczone żarty, ja rozumiem zboczone teksty, ale to już jest przesada. To już wykracza poza moje wszelkie pojęcie. O, jajco. Jedź, Spyro, jedź. Jak baletnica, kurde. Jestem ciekaw, dlaczego Spyro nie dostał możliwości skakania na lodzie. No przecież każdy skacze na lodzie. Uratowaliśmy Mingusa? Okej. Okay. Udam, że to jest normalne imię. Powtarzam, udam. A nie zaakceptuję to. No cóż!
imion się nie wybiera. Para papa. Taratata. Jest w ogóle możliwość pominięcia kompletnie Moneybagsa. Tego w każdym razie. Niestety. I pokażę wam ją, ale tak czy siak kupię Sergeant Birda, bo po prostu kasynka. Z tego co wiem, niewiele ludzi o tym wie, ale w takim bądź razie jeszcze bardziej to jest dla mnie przyjemniejsze, że ja to odkryłem. Nie widziałem tego nigdzie, więc mogę chyba powiedzieć, że ja to odkryłem. Dobra, uratowaliśmy Modestię. Albo Modesta. No w sumie Amaro. Uratowaliśmy Amaro, o. To lepsze. Serio, dwóch brakuje, no nie. Dobra, co tu mamy? Hi Spyro, this is a super flame power up. No. You'll find more just like it scattered throughout all the worlds. No. Why don't you try this one out by using it to break all these planters? I think. I saw a rhino head. O, czyli musimy zniszczyć te wszystkie. No serio. W każdym razie tak, musimy zniszczyć wszystkie te donice, byśmy zdobyli jajko, które rzekomo jakiś Rhinok schował. Tylko teraz pytanie, gdzie jest ta ostatnia donica? Tam jest! Easy. Aha, i gdybyście za pierwszym razem... O, uratowaliśmy Mateusza. Uratowałem sam siebie, nice. Widzicie, ja jestem jak Chuck Norris, nikt nie potrzebuje. Ja nie potrzebuję czegoś takiego, żeby mnie ktoś ratował, ja sam siebie uratuję. Ale dokończając moją myśl, to... Serio? Musiałeś zapomnieć? Boże, Pixel, jesteś idiotą. Dobra, ale co to jest? Znaczy, jak to się odblokowuje? Hello. Co jest 5? Ja tu nie widzę nic, co mogłoby mi pomóc. A gdyby ten kamień... Nie, zaraz, jestem... Przecież mam ten ogień taki super. Mogę tego użyć. Dobra. Po prostu ta gra jest dla mnie za mądra. Mądra. Dobrze, że przynajmniej mam jakiegokolwiek cela. Szkoda tylko, że w grach. Znaczy, przyznam, w mojej rzeczywistości... O, w rzeczywistości porządny cel się ma, ale niezbyt wychodzi. Tam widziałem... Czy tam widziałem klejnot? Lel? Nie no, zabrałem wszystko. Na mnie nie mówcie, że coś ominąłem. A ta... Dobra. Okej, okay, przyznaję. No teraz to już na serio nie wiem. No teraz to już na serio nie wiem. Ile zostało mi do zebrania? To jest podejrzane. 3, serio? Serio? Pewnie pod wodą gdzieś zostawię, zająć życie. Jak ogólnie, to ta woda jest tylko... takim naszym wykrywaczem do pływania. Normalnie tam jest po prostu pusta przestrzeń. No i dobra, teraz pokażę wam, jak odblokować, tak powiem, Sergeant Birda bez kupowania go. Musicie coś takiego robić. Aha. No niestety timing jest tutaj bardzo ważny, bo czasami, no jak widzicie, możecie wyskoczyć przez ten most albo spaść w nicość. Albo też jest jedna możliwość, że uda wam się zrobić Glitch Flying Air. To już bardzo znane ze Spyro 2. W Spyro 3 nie jest on taki łatwy do zrobienia. O! No kurde, przez chwilę się udało. Dobra, gdyż trzeba tutaj... Kurde. Trzeba tutaj po prostu mieć niezły timing. Ja tego timingu oczywiście teraz nie mam, ale popróbuję. Musi mi się udać, bo
Ja po prostu już to tyle razy robiłem, że no... już wiem, gdzie to muszę robić. Tak, żeby w miarę wychodziło. A na razie, no, jak widać, efekty nie są zbyt takie. No nie, serio. Chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto, hehe. Ale chodzi o to, żeby jednocześnie zainicjować pływanie i, że tak powiem, wychodzenie za ten mur. Wtedy będziecie mieli glitch liner i będziecie mogli się nim cieszyć. Tylko jak mi się to uda, to będzie bardzo fajnie. Nie. Nie wiem, czy wam teraz po prostu cięcia nie zrobić. Im się to uda. Dobra, ostatnia próba. Jak teraz mi się nie uda, to będę cięć. Albo przyspieszony to. Dobra, więc teraz będzie mi przyspieszone tempo albo cięcie. Więc usłyszymy się za chwilę. Jest! Nareszcie! No i to ja rozumiem. No i dobra, mamy ten glitch, Flainer. No i tak, nie możecie wyjść za daleko poza mapę. No i gdzieś to tu miało być. O, to tu miało być to pomieszczenie, o którym wspominałem. No i przejdźmy się tutaj przez chwilę. Te wieże nie są stałe w żaden sposób. Co tu jeszcze mogę pokazać takiego fajnego? Coś czego na pewno nie widzieliście. Nie wiem, no chyba raczej tutaj wszystko było widać. Ale tak, no jak widzi... zajęło mi to jakieś 4 minuty. Więc nie polecam tego robić w jakichś speedrunach. Bardziej, no... jak wyćwiczycie to, to wtedy. Ale niekoniecznie. No i jak odblokowujecie Sergeant Birda bez jego kupowania? Otóż musicie tutaj sobie polatać na dole. Aż w końcu nie traficie na portal niewidzialny. Bo on gdzieś tutaj powinien być. Czy jest tutaj, no to tutaj gdzieś być. O właśnie. No i tada. Tak się robi to właśnie. Sergeant Bird's Base. I have to train the hummingbirds. They must be in peak physical condition if we're going to take on the sorceress. Tada! Ale oczywiście wyjdę z poziomu i normalnie to odblokuję. Żeby nie było. Bo to jest tylko taka mała ciekawostka, jak możecie pominąć Bonnie Bucks, ale ja chcę pokazać castingę. No i jak widzicie, możecie przelecieć przez Sergeant Birda. Ah, my good friend Spyro. The sorceress caught this naughty bird letting off rockets in her fireworks factory. But I'm willing to release him into your custody. Provided you pay his outstanding fines. A zobaczmy, co znaczy to. Oh dear, Spyro, you really should pay up. I think he's pining for the fjords. Fjordy, o Boże. Dobra. What a sucker. That is... It's a far, far better thing you do today, Spyro, than you have ever done, and, well, so forth, etc. You get the idea. Nie, Kasi. Sergeant Bird, 9068. Awaiting orders, sir. I think you'll have to find your commanding officer for that. Hey, what are those things?
These are the latest military hardware. DBX-9 rocket launchers, state-of-the-art. So why didn't you use them to escape? Because I have limited ammo, and I wanted to conserve it. For this. Say, where'd you come from? I thought dragons had all been dead for 1,000 years or something. Well, the rumors of our extinction were slightly exaggerated. We just wanted a little peace and quiet. Well, if it's peace and quiet you want, you should stay clear of my homeworld for a bit. I reckon I'll be blowing up Rhinox for weeks. Cheerio! No, więc poleciał Monibax sobie. No i tak, ogólnie muszę zrobić research na temat innych postaci w innych poziomach, bo to było fajne. Jakieś haki czy coś, to by można było coś, z czegoś takiego live'a zrobić. O, to by było fajne. Więc no chodźmy i robmy ten poziom. Żeby wreszcie jakiś poziom zrobić na tym odcinku. Pewnie jedyny znając życie. I have to train the hummingbirds. They must be in peak physical condition if we're going to take on the sorceress. No, ale jak widzieliście, tamten trik działał, jest wszystko okej. Sir, the situation is this. Yesterday at 18:45 hours, the Rhinox invaded. We defended as best we could, sir, but without your leadership, we didn't put up an effective resistance. By 1900 hours, the rest of the squad was captured and the Rhinox had complete control of the base. No i ta muzyka. Ta muzyka jest według mnie fajna. Nie wiem dlaczego niektórzy inni się... Znaczy, wiem, bo się w niektórych stage'ach powtarza, ale no cóż. Tak, limitowana amunicja. On ma jej nieskończoność. Po prostu debil nie pomyślał o tym, żeby użyć tego. No dobra, mamy... naszego towarzysza tutaj uruchomić. W ogóle CPL, skrót to jest bodajże skrót od słowa kapral. Thank you, sir. A PVT to jest oczywiście private, czyli szeregowy. Jej. Klejnoty. Klejnoty! Chyba nie będę też z nim gadał, z tym naszym z kapralem. Bo tak, bo się nie chce. A SGT to oczywiście Sergeant, czyli sierżant. Wow, ja tu powinienem robić za, nie wiem, marynarce wojennej czy coś. W wojsku powinienem robić. Nie, za zarządy skarbu do wojska. Nie, no. I jeszcze jakieś inne. Nie. Jak sobie wolić. Pamiętam kiedyś jak jest nie po francusku, ale zapomniałem, jestem idiotą. So, I've captured the enemy Russians. They won't march far on an empty stomach. Dobra, racje żywnościowe. Uratowaliśmy Siegfrieda. Jej. Ogólnie tak. Sir? The Rhinox have blocked the way out of this next cave with a security door, and I don't think you'll be able to blast your way through this one. Recommend you land on the weights and carry them to the pressure-sensitive security switches either side of the door. When in position, press the square button to drop the weight. Press the triangle button once... Dobra. Tak, musimy te ciężarki... Ile to ma? Widać tutaj gdzieś? Nie wiem, ale tak przez kreskówki zostało to wymyślone, że to zawsze musi być 5 ton. For some reason. Nie wiem dlaczego, ale to musi być 5 ton. Jezu, jakiego kopa dostałem. Le, to by było dobre do speedrunu. Znaczy, do speedrunu, no. Dosyć to trudne było, no, coś sądzę, tak na specjalnie. Zrobić, bo ja to kompletnie na przypadek. A mogę tak? Mogę, haha! Przez przypadek mi się to udało zrobić, ale założę się, że pewnie jakbym to chciał zrobić specjalnie, to by się za nic w świecie nie udało. No cóż, cóż, życie. Boże, coraz trudniej mi jest wymawiać cokolwiek.
głupieje. Nie byłem nigdy pewien, czy tak można, ale no, najwidoczniej. Dobra, uratujemy jeszcze naszego kolejnego priwieta, która jest rosyjska. Chociaż co z tego, że nasz kapral jest Francuzem, ale dobra. Request permission to cheer, sir. Hippie hooray! Okej. Właściwie to cała nasza załoga, z tego co widzę, jest Francuzami. Lala. No cóż, życie. Pyk. Dawajcie mi tą biedronkę! Biedronka mnie ulecza. Ta audycja nie jest sponsorowana. Tak żeby nie było. Ale no jakby coś tam wsupnęli, to by było fajnie, no. No w końcu to jest nieprzemyślana reklama, ale no nieważne. O kurde, nie chciałem tego rozwalić, a i tak rozwaliłem. Jak na co dzień prawie. Nie chciałem czegoś rozwalić, a rozwaliłem. O Boże, takie prawdziwe. O, dodatkowe życie. Nie! Ups. Ratowaliśmy Ryana Lee. To jest jakieś dziecko, nie wiem, Ryana Drummonda i Bruce'a Lee. Wyobraź, się wystraszyłem, że nie będę miał tego życia, że on zniknie ten... O. Ej, powiedzcie mi, dlaczego rakiety nie mogą rozwalić tej skrzynki? Hello? Możemy oczywiście strzelać te klatki, ale to jest tylko... For some reason? Reporting for duty, sir. Okej. Okay. Ja też reporting for duty. Quest for duty. Dobra, ja w te jeżyki strzelam. Właściwie nie wiem, czy to są jeże, czy cokolwiek innego. Wolę nie myśleć, że to są jeże. Jeżeli mam być szczery. Bo, no wiadomo czemu. Nie muszę wyjaśniać, czemu wolę nie myśleć, że to są jeże. Wiesz, ja zawsze myślałem, że to są jeże. Po prostu tak wyglądają. Ale ja to będę nazywał kretami. O, to są krety. Czy on wyszedł? Wyszedł na chwilę tylko. Ja stąd sobie tu, czy ja mogę w tym... Czy oni rzucają we mnie przepychaczką? Nie no, Rayman, Revin, Kravitz, so much. Oha. Kolejne życie, zawsze spoko. Ja tam lubię kolejne życia. Nie narzekam. Polecam. Nie narzekam, a wręcz polecam też. Czy trafię bez tego? To trzeba po prostu... No serio? Chodź do mnie, ty krecie. No, serio. Możemy zrzucić sobie takie atomówki, jak mi się podoba. Dobra, chrzanić to. Po prostu zrzucimy sobie taką atomówkę, proszę. Bo tak, na te krety to po prostu trzeba zrzucić te małe atomówki. Bo tak. Nie wiem czemu, ale no... Po coś na pewno. I czy on wyjdzie, czy ja go już tu zniszczyłem? Ja już tu chyba go zniszczyłem, tak? Czy nie? Leci! No nie wiem. Sam nie wiem. Dobra, uzupełnimy sobie amunicję i polecimy tam dalej. Kurde. Jasny gwint. Nie cierpię kichania.
To jest najgorsza rzecz ever. W historii ludzkości. Pociąg! Poleciał. Krecik. To dlatego nie ma krecika. Już. Dlatego już nie leci. No kupa czy na po prostu, no zginęło mu się. Chłopakowi po prostu, zdarza się, no kurde, no zginęło mu się. Raz czy dwa, czy teraz cztery, nie wiem, nie liczę. No, słuchajcie, co ja mam liczyć, ile już trupów mam na sumieniu? Jakoś mi się to nie widzi. Więc to nie wiem, już 28, ale jakoś, jakieś, nie wiem, 3 minuty chyba straciłem na w ogóle robienie sztuczki z mostem. To chyba do 33 minut muszę to nagrać. Bo mówię, ja się staram tutaj utrzymywać moje odcinki w przedziale 30-minutowym. Nie za dużo, nie za mało. Tak na styk bym powiedział. Dobra, no i teraz to spadam, bo to jest bodajże nasz towarzysz też. Priviet. Brawo. Janusz Biznes po prostu zrzucił gościa, który trzymał atomówkę w ręku. No po prostu Janusz Biznesu. Dobra, no i został nam tylko jeszcze jeden do odnalezienia. Priviet. I'm ready to be debriefed, sir. Hummingbird? Tak to się nazywa? Nie wiem, nie przeczytałem. Nie zwróciłem na to uwagi, tak szczerze mówiąc. Dobra, ale to było... O, właśnie. Jeszcze tam chyba parę skrzynek do rozwalenia było, ale dobra. Nie ważne. Nie wiem w ogóle, czy te jeże trzeba... krety trzeba było niszczyć po coś. Nie wiem, że zaraz się coś blokuje, ale po prostu lubię je niszczyć. Bo nic za to nie dostajemy. Nie wiem, czy za... Chociaż właściwie może to być za... Może to być skill point po prostu. W każdym razie jak... no przekonamy się. Bądź co bądź. O, wyszedł wreszcie. Nie, tak nie trafić. I? No a, skill point, dobra. To wyjaśnia bardzo dużo akurat. No i teraz pozbieramy wszystko, co nam się tutaj nazbierało. I będzie ok. Akurat śmieszna rzecz, że ja w ogóle pamiętałem, gdzie jest ten ostatni szeregowy, ponieważ... Ja się zawsze zastanawiam, gdzie on jest. To jest ostatni szeregowy, jakiego zwykle zbieram. I potem są tego efekty, że nie pamiętam, gdzie on jest. Ten ostatni, najostatniejszy. Rozwalmy jeszcze to. Nie wiem, czy coś jest jeszcze. No, jasne, to sobie brawo. Pyk. O, dziękuję. Coś tu jest jeszcze. Nie. Więc lecimy dalej, kurde. Tam jest coś. Widzę klejnoty. I to nie są ostatnie. Bo musimy lecieć tutaj po ostatniego szeregowego. Sierżant, teraz jestem. Ło, jakie kurde zwinne kocie ruchy. I serio, nadal nie. Before I was captured, I recovered this egg from the enemy, sir. I to wam powie każdy z tych. Uratowaliśmy Roya. Lel. Będzie z tu odcinka uratowaliśmy Roya. Ale to wam powie każdy z ostatnich wyzwanych ptaków. Jeżeli na przykład wyzwoliście z tego pierwszego ptaka, którego ja uwolniłem, to on by miał to jajko.
taka mała ciekawostka. No i dobra, gdzie są klejnoty? Tu jest jeden. I czy to będzie jedyny, jaki nam brakuje? Nie. Zdobyłem wszystko, co możliwe praktycznie. Chyba, że gdzieś jeszcze tu jest. Tu nie ma... Gdzie nam brakuje? Dziesięciu, albo jednego dziesiętnego, albo iluś tam, nie wiem. Gdzieś na dole będzie? Tak trochę rzeczy mi tu spadało. Nope, tu nie ma. Tu też nie ma. Zaraz, ja coś tam rozwalałem chyba w tamtych komorach, coś. Nie zebrałem tego chyba. Czego nie zebrałem, to okaże się, że to jest. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. No i nie jestem pewien, czy coś będzie wcześniej. Raczej wątpię. Tu nic. Tu nic. Tu. A. Tu nic. Boże, dlaczego mnie tak karasz? Za jakie grzechy? W każdym odcinku, po prostu w każdym muszę szukać jakiegoś szalonego klejnotu. Or something. Nie ta druga. Dobra, no i gdzie jesteśmy teraz? Jesteśmy na początku i na początku czy coś jest na początku? Nie no, nic nie ma na początku. Ja nie mam. Po prostu no nie. Boże, czy ty to widzisz? Kurczaczki. Sierżancie, tak. Proszę mi znaleźć ten klejnot, albo ja zaraz pana zrobię gołąbki, albo kurczaka. Więc niech pan wybiera. Kurczak. Czy gołąbki. Ma pan trzy rzeczy do wyboru. Może tu po prostu lata jeszcze jakiś ten balonik? Nie. Szczerze powiedziawszy na to liczyłem. Czy coś nie lata? Coś koło tego? Nie no jeny! Gdzie ja to mam znaleźć? Jakie to jest okropne! Aha, tu jest, świetnie. Jestem genialny! Inaczej. Dobra, lecimy! Uuuu! Jeden. A więc tak, ludzie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć. Pa, pa!